Halo, halo, z tej strony Pedro i w tym materiale pokażę wam, jak zarabiać pieniądze, gemy, otwierać jajka w grze Pet Simulator X totalnie za darmo, będąc AFK. Dlatego oglądajcie ten materiał, ponieważ naprawdę może wam to zaoszczędzić bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu podczas kiedy farmicie. Dlatego serio zachęcam do oglądania tego odcinka. Jeszcze rozdam w tym materiale peta, który ma prawie 5 miliardów statystyk totalnie za darmo, znaczącą tam super teamwork, dlatego oglądajcie ten odcinek, zaproście znajomych, żeby was po prostu konkurs nie ominął, więc radzę oglądać cały odcinek, żebyście nie przegapili konkursu. I tak, możecie już zostawić suba i łapkę w górę, a już przechodzę do pokazywania tego sposobu, jak bardzo dużo osób farmi w grze Pet Simulator X, stojąc na AFK, tak naprawdę w 100% za darmo. Więc tak, widzowie, będziemy musieli pobrać program. Niestety bez tego się nie obędzie. Ten program jest w 100% darmowy, jest w 100% bezpieczny, nie ma wirusów. I teraz tak, przechodzimy, jak widzicie, jesteśmy na naszym Pet Simulatorze X i musimy w przeglądarkę wpisać Tiny Task, albo w opisie i w komentarzu będziecie mieli oczywiście, widzowie, link do tej strony, gdzie po prostu wchodzicie, klikacie download. Ja już ten program mam, więc go nie będę drugi raz pobierał. Link do tej strony się prezentuje tak, jakby ktoś chciał, jakby ktoś pytał. Więc tak on się prezentuje w tym materiale. Właśnie pokażę wam, jak tego Tiny Taska odpalić w 100%. Tak naprawdę, żebyście nie musieli sami nad tym myśleć, sami się głowić, co oznacza. Więc tak, jak już pobierzecie, aplikacja jest naprawdę bardzo mała. 35 kilobitów, to jest tak naprawdę, widzowie, nic. To jest totalnie nic. To naprawdę, każdy ma tyle miejsca w komputerze, gwarantuję wam, że to jest bardzo mała aplikacja, a bardzo, bardzo pomocna. Więc gdy już ją pobierzemy, oczywiście klikamy sobie start, wyszukujemy sobie Tiny Task i powinno nam się pojawić, jak już jesteśmy na Robloxie, takie oto okienko. Powinno nam takie oto okienko wyskoczyć, takie oto okienko powinno być. I teraz tak, widzowie, pokażę wam, jak tak naprawdę robić to wszystko na Tiny Tasku, żebyście nie musieli się nad tym wygłowić. A więc tak, zacznijmy może od pokazywania, jak otwierać za darmo, jak otwierać jajka właśnie z Tiny Taskiem. I teraz tak, pierwsze co, klikamy sobie tutaj w te takie kluczyki, no nie wiem jak to nazwać, kluczyki, i bierzemy sobie set repeat code. Przepraszam, wy tego nie widzicie, więc jeszcze raz, kluczyki, set repeat code. I tutaj nam wyskakuje takie okienko i to zmieńmy sobie na 999. Jest to, widzowie, ile razy ma się powtórzyć nasza sekwencja ruchów, bo cała aplikacja polega na tym, że nagrywa wasze ruchy po prostu z komputera. Więc tak, klikamy OK i teraz 999 razy nasza aplikacja powtórzy nasz ruch. I teraz tak, ustawiamy sobie tutaj i teraz tak, recording hotkey. Będzie to nasz klawisz, który będzie nam pozwalał tak jakby rozpoczynać nagrywanie i zakończyć nagrywanie, więc o tym musicie pamiętać. Ustawcie sobie to najlepiej na F8, tak jak ja tutaj mam. Playback hotkey, jest to, widzowie, przycisk, za którego będzie, który jak klikniemy, będzie nasza sekwencja się powtarzała. I zawsze jak będziemy klikali ten przycisk i będziemy mieli odpalonego Tiny Taska, to właśnie to będzie działało, chyba że nic akurat nie będziemy mieli nagrane. Myślę, że to rozumiecie, więc recording hotkey sobie ustawcie na F8, playback hotkey na print screena bądź na F12. Jak chcecie, możecie też sobie Ctrl+Shift+Alt+P, no to jak każdy chce. Dobra, więc gdy już to macie ustawione, to już tak naprawdę tyle z ustawiania. I teraz pokażę wam, jak to zrobić w bardzo dobry sposób. I teraz zobaczcie, patrzcie to. Klikamy sobie F8 i teraz jakbyśmy normalnie otwierali jajka, cyk, cyk, i możemy jeszcze przyspieszyć i zobaczcie, i tak otworzymy sobie tak 3 razy jajka zwykle. Teraz Tiny Task mi na razie tylko i wyłącznie nagrywa, on mi nie powtarza tych ruchów. Okej, dobra, już zrobione. I teraz tak, klikamy F8 dla zakończenia nagrania i teraz mamy to nagranie jakby już zrobione. I teraz, widzowie, klikam tylko i wyłącznie print screen. Kliknąłem print screen, jak widzicie, nawet w prawym dolnym rogu wyskakował kawałek powiadomienia, że naprawdę kliknąłem ten print screen. I jak możecie zobaczyć, ja już nic nie robię, musicie mi zauważyć na słowo, to wszystko się odpala samo. I wtedy, kiedy już po 3 otworzeniach, jak możecie zobaczyć, tak naprawdę aplikacja się od nowa jakby robi i od nowa będzie nam otwierało te jajka. Więc 999 razy na tym Tiny Tasku możemy tak naprawdę powtórzyć tą sekwencję, ponieważ to tyle sobie ustawiliśmy. Więc jest to naprawdę bardzo przydatne, więc jak widzicie, to już mi się samo otwiera. Jeszcze jeżeli chcemy to już zakończyć, to możemy albo wyłączyć XM Tiny Taska, co jest dosyć ciężkie, jak mamy nagrane oczywiście wszystko, albo klikamy po prostu jeszcze raz print screen. Jak widzicie, czas nam tutaj znikł i widzowie, już jak widzicie, nic się nie otwiera.
Więc o tym musicie pamiętać. Pamiętajcie też, że jak macie odpalonego Tiny Taska, to najlepiej wtedy idźcie się uczyć, bądź idźcie sobie coś robić, tak, albo nie wiem, wyjdźcie na dwór, tak żebyście po prostu, bo nie musicie już siedzieć przy komputerze, no nie, nie musicie już siedzieć. Więc jest spoko. Teraz wam pokażę, jak tak naprawdę farmić tą oto, widzowie, kaskę. Kaskę na przykładzie tych coinów, ale to tak samo działa z fantasy coinami i coinami, tylko wam to jeszcze inaczej pokażę, więc tak. Jeżeli chcemy rozwalić tą skrzynkę, to widzowie, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Po prostu odpalamy sobie Tiny Taska, zobaczcie, odpalamy Tiny Taska F8, klawisz F8, ponieważ taki mam od zaczęcia, jak mamy już założone pety, po prostu F8 i ruszamy się, troszeczkę się ruszymy. O, tylko tyle i nic więcej nie musimy robić. Dlaczego? Jest to zabezpieczenie przed tym, żeby nas Roblox tej wywalił. I teraz widzowie, tutaj możecie poczekać nawet do 19 minut, nic nie robiąc na klawiaturze, to jest ważne. Nic nie róbcie w tym momencie na klawiaturze, ponieważ to też wam się jakby zapisze wasz ruch myszki i klawiatury. Więc tak naprawdę nic widzowie z tym nie róbcie i po prostu czekajcie. Możecie sobie poczekać minutę, 5 minut, 10 minut, 20 minut, ile tylko chcecie. Znaczy nie, no maksymalnie 20 minut, żeby was po prostu Roblox z AFK nie wyrzucił. Ja powiedzmy czekam 36 sekund, klikam F8 dla zakończenia nagrania i teraz print screen, ponieważ to odpalało naszą sekwencję. Zobaczcie, klikam print screen i postać się lekko ruszyła. To zabezpieczy nam widzowie oczywiście przed niechcianym wyrzuceniem za AFK, więc tak się farmi największą oto w tym momencie skrzynkę, ponieważ i tak jej nie rozwalimy w bardzo krótkim czasie. I teraz tak, jeżeli macie troszeczkę słabsze pety, ja wam to mogę pokazać na jakimś chyba przykładzie, albo nie, po prostu polecę z tymi petami. Na przykład, no nie wiem, na Heaven Gate, dobra, na Heaven Gate, ponieważ ta skrzynka też powinna mi pokazać tak naprawdę o co chodzi. Jeżeli jesteście w stanie rozwalić skrzynkę, zajmuje ona wam, no nie wiem, minutę czy coś takiego, to teraz tak, słuchajcie widzowie, klikacie sobie F8, najeżdżacie z petami na skrzynkę, skrzynka się rozwala, skrzynka się za chwilę pojawi, czekamy na skrzynkę. No gdzie jest ta skrzynka? Pojawiła się, odczekujemy sekundę i dopiero wtedy F8. To nam zapobiega, że zawsze, ale to zawsze będziemy rozwalali tą skrzynkę, jak ona się nam pojawi. Niestety w tamtym razie Tiny Task się dobrze nie udał, więc go po prostu powtórzymy, ponieważ był lag. F8, szybko nakładamy pety, skrzynka się rozwala. I tak naprawdę potem jeszcze raz musimy kliknąć F8, więc mogę wam to jeszcze trzeci raz pokazać, bo to jest najtrudniejsze. F8, przejeżdżamy na skrzynkę, pety na skrzynkę i tak naprawdę czekamy sekundę, no i koniec. I jak widzicie, jak teraz kliknę print screen, to po prostu ta skrzynka się nam będzie sama, ale to sama niszczyła i my nic nie musimy robić przy tym komputerze. Jak widzicie, ja nic naprawdę nie robię, więc to sobie możecie zweryfikować. Klikamy print screen do zakończenia sekwencji i jeszcze wam pokażę, jak zarabiać Tiny Taskiem gemy i potem przejdę oczywiście do konkursu na peta. Najszybszym zarabianiem w tym momencie gemów jest oczywiście Vulcano. Vulcano, widzowie, czyli po prostu pierwszy tak naprawdę nasz przystanek w Pet Simulatorze X, który robiliśmy jeszcze w lipcu, z tego co pamiętam. Tutaj jest ta skrzynka i tutaj zasada będzie działała totalnie, ale to totalnie w ten sam sposób jak właśnie na Heaven Gate. Czyli tak, klikamy F8, pety na skrzynkę, skrzynka się rozwaliła i czekamy, aż się skrzynka właduje, ponieważ wiemy, że za pierwszym razem oczywiście jest to i F8, print screen i my już nic nie musimy robić. My już totalnie nic nie musimy robić. My już po prostu odchodzimy od komputera i skrzynka się sama, ale to sama rozwala. Więc naprawdę widzowie, nic nie trzeba samemu tutaj już robić i możemy sobie odchodzić od komputera. Print screen dla zakończenia naszej sekwencji. Więc tak by się prezentował sposób, jak w tym momencie farmić za darmo właśnie w Pet Simulatorze X, nie będąc przy komputerze, będąc AFK. Myślę, że ten sposób wam się podoba. I teraz widzowie, macie konkurs na peta, który ma prawie 5 miliardów statystyk za darmo. A jak go wygrać? Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale. Subskrypcja na moim kanale jest obowiązkowa. Każdy, kto chce wygrać, musi zostawić taką subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo inaczej nie wygracie. Każdy, kto chce wygrać, musi zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Jeżeli nie zostawicie łapki w górę pod tym odcinkiem, również nie bierzecie udziału w konkursie. Czyli jeżeli nie macie suba i łapki w górę, to po prostu nie bierze was do konkursu. Trzecim i ostatnim wymogiem jest w komentarzu napisanie waszego niku z Robloxa. Wtedy będę się z wami właśnie kontaktował na tym Robloxie. Kiedy będzie losowanie?
za około od 3 do 5 dni od wyjścia tego materiału. Dlatego spieszcie się, zapraszajcie znajomych. Ja w tym momencie gram na swoim prywatnym serwerze, do którego link macie oczywiście na moim Discordzie. A jak wejść na mojego Discorda, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że klikniecie tam w opisie, jest link do Discorda, wchodzicie na Discorda, kanał informacje i już jesteście tak naprawdę na serwerze. Więc widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Trzymajcie się, do następnego razu, siemano!